Мы даже не сказали, что он сюда пошел. Не, посмотрим. Вот он. Интересно просто, как, что... Dzień dobry moi drodzy, dzisiaj chciałbym pokazać wam, gdzie mieszkali moi dziadki, babcia z dziadkiem. Właśnie to było właśnie tu, w tym domku. Te wrota zrobił mój ojciec jeszcze w 1977 roku. Oczywiście, że domek już przebudowany, ponieważ on już jest stary. Ale tak wyglądał kiedyś. To została się ta wieranda, tak i została się, jak i była. Może inna farba tylko. Ten domek budowany był w 1955 roku, czyli kiedy ojcu było 2 lata. Dziadek po prostu brał ziemię z ogrodku i lepił po prostu, tak, wiecie, jakieś gałęzie, ziemia i jakieś liścia, może słoma, i lepił ten domek. I to nazywa się było ziemlanka, czyli od słowa ziemia. Nic, jeszcze stoi. Po tylu lat jeszcze stoi. Chcę także pokazać pogrzeb, jak wygląda mołdawski prawdziwy. Сейчас приду, подожди. То моя племянница завше мне шука, как выглядит правдивый погреб молдавский. На сходах так стоят разные бутылки, банки с разными компотами. То есть так зимно в środку. To zrobiona tak ściana z butelek. Tu zobaczcie prawdziwy mołdawski pogrzeb. Beczki z winem. Tu nawet jak wchodzisz, tak, taki zapach jest. Zapach wina takiego czarnego. I tu nie tylko wino. Ojciec także robi samogon. Dystyluje. Ось там, бачите, є написане сідр, чили віно ябкове. Ціла бечка. Тут є віно чорне, віно біле і різного роду віно. Бачите, навіть в таких бутельках є навіть написана відміна виногрона Riesling 2020 рік. Не знаю, що там. Але тут щось іншого теж віно. Tam Riesling 2017 roku, tam 2019, tam 2018 roku. Tu także są dużo butelek różnych. Mój brat zbiera takie kolekcje butelek różnych. Wszędzie, gdzie jeździ, gdzie podróżuje, kupuje zawsze po kilka butelek. Przywozi ich i tak, zobaczcie, robi takie, nie wiem jak to nawet nazwać. Nie, no tu nie widać, a tu gdzieś, tu. Zaraz wam pokażę. Wosku. No, zobaczcie, woskuje. Czyli taki wosk. Obmaza ich po prostu woskiem. Żeby oni długo trzymali się. I w taki sposób układa tym wierzchem butelki w dół, żeby ono leżało tak w dół. I tak mówią, że tak długo ona po prostu leży, może leżeć nawet wiekami. Nie wiem, dlaczego on to zbiera, ale kto to będzie pić, ale robię takie kolekcje. I mimo że ma tam jeszcze dużo różnych takich butelek. O, zobaczcie, XIX wiek, co to za... Mołdawskie. To mołdawskie, dużo też mołdawskiego wina. A tu, zobaczcie, nawet jest takie tabliczce z nazwami. Muscat,
Muskat 2019, muskat. Jakaś wiga, różnego rodzaju odmiany, różne odmiany winogronu. I jeszcze ma także dużo różnych butelek wódki, likioru i tak dalej. On ich też zbiera, ale oni znajdują się nie tu, nie w podwale tym, a tam w chacie. Bo oni mogą leżeć nie w podwale. No a tu znajduje się, zobaczcie, to mama tak robi też takie zakrutki. Latem na zimę kompoty różnego rodzaju, jabłka, morelle. Bardzo smaczne, aromatne takie jabłka, pachnie, aromat pachnie jabłkami, a morella pachnie morello, a to właśnie truskawka, a to jabłka i morella, jabłka z morellą, a tu jakieś wino różowe, Cabernet Sauvignon Merlot. O, zobaczcie, polskie, skąd ono tu? Polski wielkopopowiecki kozioł czerny. Różnego rodzaju piwa też brat kupuje. A tu taki ketchup robi też mama. Leczo z pomidorów. No i różne takie warzenia. Żele, wiśnia, czereśnia. A tu smorodzina. Uch ty, smorodzina. To też takie nalewki. Nalewki z jeżyny, smorodzina, nie wiem jak po polsku, smorodzina, już zapamiętałem. Śliwka, powidło, śliwka, grusza, to z gruszy. No i tak to wygląda. A, jeszcze na dole. Jeszcze na dole też, zobaczcie, pomidory. Pomidory takie, ogórki też. Zobaczcie, takie niewielkie domowe. Takie drobne pomidorki. Zobaczcie, jaki tu kuwszynczyk z czymś, nie wiem, co to takiego, jakiś jeszcze stary. Co tam w środku, nawet nie wiem. O, jeszcze tu, zobaczcie, tyle butelek. Boże, i na tych butelkach, ciekawe jest, że na tych butelkach już nic nie widać, co jest napisane. I skąd ono, oni pochodzą. Ale tak to wygląda. Tak wygląda właśnie ten pogrzeb. Podwał ten podziemny. Tu jest zimno. No i tak wygląda mołdawski. Oczywiście, że w mołdawskich podwałach jeszcze... Oczywiście w mołdawskich jeszcze podwałach ludzie trzymają nie tylko alkohol, ale także ziemniaki, marchewkę, buraczki, kapustę, może nawet mięso, bo kiedy mieszkaliśmy na Ukrainie, papa też tato robił takie wisiały, tak z górzy tak wisiały takie szmaty sała albo więzonego mięsa, królika na przykład. No i tu jak i tu jest jak w lodówce i dlatego można trzymać wszystko. Wszystko, co chcecie. No i tak to wygląda. Wygląda właśnie taki mołdawski, prawdziwy podwał. A tak właśnie wygląda piec. Ale to nie jest mołdawska, oczywiście, że to jest ruska, ale nazywa się tylko ruska, ale w Mołdawii też. A mój dziadek, zobaczcie, wszystko pisał kiedyś. 56 rok. Nie wiem, co on tu pisał, ale już nie widać, tylko zostało się rok. I on tak pisał wszystko gdzieś na drzewkę albo jeszcze na czymś. I taka jest piec też tu. Mama kiedyś może coś tam robi, ale już od dawna nic nie robiło. Chleb może piekła, ale jeszcze coś. Albo jeszcze coś. I tu. Tu też taki mangał. Też taka niby to piec. Tu jest domek dla wnuczki, zrobili. Zobaczcie, jabłka. Wszystko pięknie zielone. A tu właśnie jest bania. Teraz pokażę Państwu, jak wygląda bania prawdziwa.
prawdziwa bania. Tato zrobił jej sam własnymi rękami. Zobaczcie, pokazuje 70 stopni ciepła. Ona teraz ma, i zobaczcie, tu taka piec. Gorąco jest. Wow. Wow, jak tu jest gorąco. No i tak to wygląda. Teraz będę tu parzył się. Zobaczcie, kamienie takie. I taka woda. Gorące. No tak to wygląda. I tu leżysz sobie i parzysz się. Wow, super. Tu dla wnuczki zrobili taką kaczelkę. To też brat buduje. Lubię bardzo budować. No a tam właśnie ogród. Tu tato ma takie arkę, winogrony. Dużo różnych odmian winogrony. Jesienią tu po prostu tak wisią takie grony wielkie, po 2-3 kg, po 5. Wszędzie. Różne białe, czarne, różowe. Różne odmiany winogronu. No a tu rodzice mają taki ogródek. Pietruszka, cebula, czosnek, truskawka, jeżyna, no i tak dalej, i tak dalej. Groch, i tak dalej. Tulipany, 25 sotek tu. Oni mają taki ogródek. Tak wygląda domek, w którym mieszkali moje babcia z dziadkiem. Oczywiście, że wszystko już jest przebudowane. Wszystko było nie tak jak teraz, a gorzej. No i teraz nie bardzo jeszcze do końca zrobione. Ale oni tu mieszkali 70 lat na pewno. Nie, trochę mniej, może 50-60 lat. Bo razem przeżyli 50 lat, a w tej wsi też 50 lat żyli. No i tak to wygląda. Jeszcze chcę pokazać wam, co brat tu zrobił na pierwszym piętrze. Tu zobaczcie taki widok. A widok. On tu zrobił. Oczywiście, że tak jeszcze nie do końca jest zrobione, ale tu można poleżeć, posiedzieć w krzesłach, poczytać książki, lodówka nawet jest. I zobaczcie, co moja babcia miała kiedyś. Taką starą maszynkę. Stare. Zobaczcie. Nazywa się jakiś zakład imieni Kalinina. I babcia jej szyła. Szyła, jest taka nożna, widzicie? Tam. O. Kręcisz tak i ono kręci się. I tak ona szyła coś tam. Boże, ile lat tej maszynce. A tu też tato z bratem zrobili piec taką. U nich, oni wszędzie mają te piece, żeby było ciepło. Książki. Kupa książek różnych. No i tak to wygląda. Zobaczcie, taki wienik dębowy. Teraz będę sam siebie bił. I tak bierzesz sobie wodę trochę. I tak zobaczcie.
Wow. Boże. Boże. Słuchajcie, nie ma czym oddychać. Koszmar. Uch, teraz poparzę się. Słuchajcie, 70 stopni, już jedna minuta, jak ja tu w środku, a już po prostu nie mogę wytrzymać. A chcę posiedzieć tu gdzieś z pół godzinki, na pewno pół godzinki, minut, może 40. Super. Teraz będzie wszystko cieknąć ze mnie. Słuchajcie, znalazłem łańcuszek, który kupiliśmy kiedyś jeszcze 10 lat temu w Bułgarii. I chcę go po prostu sprzedać, a na razie powiesił sobie na szyję. Chcę, bo jest srebrny i chcę go po prostu sprzedać, bo nie lubię takich rzeczy. Ale tu jest gorąco. Gorąco. Okazało się, że to nie jest dęb, to jest lipa, czyli liścia lipy. O, no to nic nie szkodzi. Wow, super. Słuchajcie, super wrażenie. Zwłaszcza kiedy poparzysz się 10 minut, poleżysz na tej desce, a potem wstaniesz tak i oblejesz się zimną wodą. O, z głowy do nóg. I tak jest pięknie, tak jest super wrażenie. A potem znów poleżysz i znów poparzysz się. I serce jeszcze potem, nie wiem, z pół godziny na pewno będzie tak bić się. Ponieważ wychodzi pot jeszcze. I krwioobieg tak w organizmie też bardzo szybko idzie. Super. Polecam saunę wszystkim. Zobaczcie, jaka cebula. Prawdziwa, mołdawska.